Michał Aleksandrowicz Romanów był wielkim księciem Rosji, czwartym synem cesarza Aleksandra III i Marii Fiodorowny. Urodził się 22 listopada 1878 roku w Sankt Petersburgu. W latach od 1899 roku do 1904 roku był cesarzewiczem, czyli następcą tronu rosyjskiego, po tym jak jego starszy brat Jerzy zmarł na Gruźlicy. Michał był uczestnikiem I wojny światowej i dowodził korpusem kawalerii na Kaukazie, gdzie zyskał szacunek i przydomek, dżigit Misza, od swoich żołnierzy. W 1917 roku, po abdykacji jego brata Mikołaja II, Michał został teoretycznie ostatnim cesarzem Imperium Rosyjskiego jako Michał II, ale nigdy nie został koronowany. Odmówił przyjęcia korony i przekazał władzę rządowi tymczasowemu, oczekując na decyzję zgromadzenia konstytucyjnego. W tym samym roku został aresztowany przez bolszewików i zesłany do Permu na Urału. Tam został zamordowany przez czekistów 13 czerwca 1918 roku wraz ze swoim sekretarzem Johnsonem. Michał Romanów był żonaty z Natalią Szeremieciewską, z którą miał jednego syna, Georgija Brasowa. Jego małżeństwo było morganatyczne, co oznaczało, że jego żona i syn nie mieli praw do tronu. Natalia otrzymała tytuł hrabiny brasów od Mikołaja II, a Georgii został adoptowany przez bogatego krewnego Natalii. Niektóre ciekawostki z życia Michała Romanowa to. Był pierwszym członkiem rodziny carskiej, który odwiedził Japonię w 1891 roku. Podczas pobytu w Otsu został zaatakowany przez japońskiego policjanta, ale przeżył dzięki interwencji swojego kuzyna, księcia Jerzego Grecji. Był zapalonym myśliwym i hodował psy Rasy Bożej. Jeden z jego psów, imieniem Bars, był tak wierny swojemu panu, że po jego śmierci odmawiał jedzenia i umarł z głodu. Był bliskim przyjacielem brytyjskiego króla Jerzego V, który był jego kuzynem. Oboje byli bardzo podobni do siebie wyglądem i charakterem. Jerzy V próbował uratować Michała przed bolszewikami, oferując mu azyl w Wielkiej Brytanii, ale jego rząd odmówił zgody na to. Jego ciało nigdy nie zostało odnalezione i pochowane. Istnieją różne teorie na temat tego, co się z nim stało. Jedna z nich mówi, że zostało spalone i rozsypane nad rzeką Kama, inna, że zostało zakopane w lesie pod Permem.